Nazywam się Mikołaj Gutowski i zajmuję się realizacją filmów animowanych, głównie jako animator, lead animator, również jako drugi reżyser, a także reżyser. Animacja daje możliwość zarówno narracji, jak również daje możliwość przeniesienia w jakąś rzeczywistość wizualną, która nie do końca opowiada, a bardziej działa na odczucia, działa na wyobraźnię i nie odnosi się do realizmu. Animacja daje możliwość łączenia narracji z formą ekspresji plastycznej. Uważam, że jest to coś, co jest jakby połączeniem bardzo wielu różnych dziedzin sztuki. Rozwój technik cyfrowych w ostatnich latach jest olbrzymi. Gdzieś minął okres takiego zakuśnięcia się technologią i widzimy powrót do wizualnej strony bardziej naturalnej. Co zrobił komputer? Według mnie niewiele wniósł tak naprawdę do animacji komputer, oprócz przyspieszenia. Tak naprawdę wszystkie narzędzia cyfrowe gdzieś mają analogię w tradycyjnych narzędziach, nawet w 3D, powiedzmy motion capture czy zczytywanie ruchu postaci i przenoszenie jej na trójwymiarowy model. Też można odkryć analogię w filmach kostiumowych, w których bohater zakładał kostium jakiejś Godzilli czy coś takiego i poruszał się w kadrze. Ja widzę, że technologia sprawiła, że animacja stała się dużo bardziej syntetyczna wizualnie, dużo prostsza wizualnie. I wydaje mi się, że gdzieś spowodowane jest to tym, że narzędzie bardzo angażuje twórczo, bardzo dużo wymaga. Im bardziej złożone narzędzie, tym więcej wymaga uwagi, nauki i jakby poświęcenia się jemu. I może gdzieś ta strona wizualna nie to, że straciła, ale stała się prostsza, bardziej syntetyczna, żeby to się jakoś wyrównało w czasie. Obecnie zajmuję się reżyserią odcinków serii animowanych dla dzieci i to jest takie zajęcie zwieńczające doświadczenia animatora. Bardzo często w filmie animowanym jest tak, że reżyserami są ludzie, którzy również animowali i się tym zajmowali. Jest to gdzieś potrzebne, bo każdy film ma inne detale realizacyjne. Trzeba to wszystko znać, żeby móc taką produkcję poprowadzić. A w realizacji animacji reżyser jest wiodącą osobą i dba o to, żeby film mógł zostać zrealizowany. Myślę, że sztuka rozwija się razem ze społeczeństwem, jest gdzieś odbiciem społeczeństwa. Doświadczenia z bycia animatorem, czy doświadczenia z rigowania postaci, tworzenia tej biblioteki do animacji sprawiły, że reżyseria przychodzi mi stosunkowo łatwo, natomiast od strony technicznej, natomiast mam teraz możliwość rozwijać się właśnie od strony takiej narracyjnej, opowiadania historii i budowania pewnej dramaturgii, która i to jest bardzo ciekawe również. Bardzo lubię filmy Antoni Szczaka. On realizował filmy w technologii, która właściwie nie ma żadnej analogii do tego, co jest w świecie kina. Sam ją stworzył. Jest niepowtarzalna, bardzo, bardzo wesoła i odkrywcza. I w filmach Antoni Szczaka jest dla mnie wiele inspiracji, że właściwie warto eksperymentować.